dyskusji publicznej pojawiły się pomysły, inicjatywy dotyczące bezpośrednio samorządu. A zgodnie z takim powiedzeniem nic o nas bez nas, jako samorządowcy, jako osoby pełniące funkcje organów wykonawczych gminy, miast, terenu powiatu ciechanowskiego, chcemy w tej sprawie zabrać głos i w tej sprawie, w sprawie związanej z ograniczeniem pełnienia funkcji przez wójtów, burmistrzów, prezydentów do 2 kadencji, jeszcze z liczeniem tych kadencji wstecz, mamy jednolite, wspólne stanowisko, które chcielibyśmy Państwu tu przedstawić. Ale mimo wszystko łączy nas stanowisko, głęboki sprzeciw wobec propozycji, które tak naprawdę godzą w naszą lokalną społeczność, w mieszkańców, zabierają im wolność wyboru. Ta wolność wyboru i swoboda decydowania o tym, kto będzie pełnił funkcję wójta, burmistrza, prezydenta, jest czymś, do czego polskie społeczeństwo już się przywiązało. To mieszkańcy oceniają gospodarzy danych gmin, miast po tym, jak sprawują swoje funkcje, jak realizują poszczególne inwestycje, jak działają na rzecz swoich lokalnych społeczności. Jeśli ta ocena jest pozytywna, to kolejny raz mogą powierzyć ten sam mandat danej osobie. Jeśli ta ocena jest negatywna, następuje weryfikacja i dany samorządowiec żegna się ze swoją funkcją. Szanowni Państwo, jesteśmy też, i to w naszym stanowisku wspólnym, wyrażamy oburzenie, pewien sprzeciw dotyczący pojmowania czy też przedstawiania samorządu jako pewną kolebkę różnego rodzaju negatywnych zjawisk. A poprzez tym bardziej przedstawianie samorządu z perspektywy serialu Rancho, co uczynił jeden z ministrów obecnego rządu. To jest, samo to pokazuje groteskowość tych ocen i brak znajomości samorządu i tego, co się tutaj dzieje, jak wygląda faktycznie rzeczywistość. Te nasze wspólne stanowisko i to dzisiejsze spotkanie dotyczyło nie tylko spraw związanych z ograniczeniem, pomysłem ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych gmin, miast do 2, ale także ogólnym problemom związanym z niestety centralizacją władzy. Państwo, pomysł kadencyjności spowoduje zatrzymanie rozwoju gmin. Ja stoję na stanowisku i to już nie raz argumentowałem, że dwukadencyjność powoduje to, że pierwsza kadencja wójtowie się będą mocno angażować, w drugiej kadencji wiedzą, że i tak odchodzą. Wtedy będą starali się myśleć już o swojej przyszłości, gdzie iść do pracy, gdzie sobie zarabiać. Proszę Państwa, ten układ, który jest od 2002 roku, kiedy są wybory bezpośrednie, to co powiedział Pan Prezydent, że weryfikacja przez społeczeństwo to jest najlepszy sposób weryfikowania osoby na stanowisku. Społeczeństwo decyduje, kto ma dalej być gospodarzem tej gminy i ocenia, czy tę gminę dobrze rozwija, czy nie. Ja wiem, że padną pytania i będą pytania, że prezydent kraju jest też wybierany tylko na 2 kadencje. Ale to jest przeniesione żywce, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych. Ale to się już utrwaliło. Ale u nas, w samorządach, utrwaliło się jedno, że społeczeństwo decyduje, kto jest gospodarzem. I uważam, że nie tylko nasz powiat, w tym gremium, jakie jesteśmy, ale pozostałe powiaty powiedzą to samo. Wyliczono, że około 1800 samorządowców tego samego dnia traci pracę, jak gdyby, bo już przynajmniej 2 kadencje są. Ja dziękuję bardzo. Państwa, jeszcze raz, jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić zdecydowany sprzeciw przeciwko takim, że tak powiem, działaniom rządu, które ograniczą naszym mieszkańcom prawo wybierania gospodarza. Przecież najlepszym sędzią, suwerenem są nasi mieszkańcy. Oni najlepiej znają swoich wójtów, oni doskonale wiedzą, kto będzie najlepszym gospodarzem. I skoro dana osoba sprawuje urząd wójta, burmistrza,
prezydenta kilka kadencji i jest aprobowana przez mieszkańców, to dlaczego mamy odbierać podstawowe prawo naszym mieszkańcom? Proszę Państwa, ktoś może powiedzieć, że przyszli bronić swoich stołków. Nieprawda. Przyszliśmy tutaj zdecydowanie wyrazić nasz sprzeciw, ponieważ uważamy, że takie decyzje sprzyjają psuciu samorządu. Przede wszystkim dzisiaj ta konferencja pokazuje naszą pewną solidarność, wspólność stanowisk i dzisiaj to nie jest moment, żeby rozmawiać o tym, co nas dzieli. Myślę, że nasze te stanowiska się absolutnie nie zmieniły, natomiast do czasu wyjaśnienia spraw związanych z ordynacją wyborczą na pewno nie będziemy prezentować żadnych stanowisk, które mogłyby nas dzielić. Przede wszystkim czekamy na konkretne działania w sprawach legislacyjnych, czyli na pokazanie się nowej ordynacji wyborczej, tych zmian, które teraz są debatowane, a wiemy, że one niedługo muszą ujrzeć światło dzienne w postaci projektu ustawy, więc też jesteśmy zainteresowani tym, jakie to zmiany będą. Słyszymy chociażby o tym, że mogą się zmienić, mogą być zlikwidowane jednomandatowe okręgi wyborcze. To wszystko może mieć też wpływ na sprawy związane bezpośrednio tutaj z tego typu decyzjami związanymi z poszerzeniem granic, przyłączeniem gmin. Więc na chwilę obecną, dopóki nie będą te plany związane z inicjatywą dotyczącą ordynacji wyborczej jasne i czytelne dla społeczeństwa, do tej chwili tego typu działań przeciwko sobie nie będziemy podejmować. To jest to stanowisko. Natomiast poglądy na ten temat, zarówno pewnie moje, jak i pana wójta, się w tym zakresie nie zmieniają. Państwo, ja uważam, że jedna partia, która szła ze sloganami, ze słowami, z hasłami, że będziemy słuchać narodu, złamała i okłamała nasze społeczeństwo, bo nie słucha, to uważam, że druga partia, którą reprezentuje prezydent miasta, będzie słuchać narodu i czy będzie nowa ordynacja, czy będzie stara ordynacja, to na pewno do tego tematu mam nadzieję, że nigdy nie wrócimy do aneksji części gminy Ciechanów, czy przyłączenia dwóch miejscowości, bo nie ma to żadnego uzasadnienia, nie ma to żadnego sensu. W wypowiedzi pana Romana ja osobiście mogę stanąć i pierwszy się uderzyć i niestety, ale chociażby nie wiem jak walił w te swoje piersi, nie znajdę wielkich błędów, czy w ogóle błędów w zarządzaniu ponad 20, prawie, czy prawie 23 lata to swoją gminą. Także naprawdę uważam, że błędów nie popełniamy, a nieraz, że przez jakoś tam, nie wiem, zazdrość troszeczkę, że ukuje w serce jakiś artykuł i ktoś powie, że nie zamieszczę ogłoszenia, to akurat może nie tak, bo niektórzy politycy mówią tak, nieważne co piszą, nieważne jak piszą, tylko aby pisali twojego nazwiska, używali, to będzie słynny na terenie. Dziękuję bardzo. Pozwolicie w odpowiedzi na to pytanie o błędy. Proszę Państwa, cytując Biblię, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie wiem, czy wszyscy wójtowie, starostowie muszą być anielscy z białymi skrzydłami, bo takich w Polsce chyba nie ma. Zresztą sami Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, żeby przejrzał nie tylko wójtów, burmistrzów, prezydentów, ale również inne stanowiska, to zawsze komuś można pomyłki, błędy wytknąć. Oczywiście, proszę Państwa, podstawowym naszym błędem, jaki jest oceniany, to jest to, że nie spełniamy oczekiwań czy wszystkich wymogów naszych mieszkańców. To, czy to robimy, czy nie, to nie jest zależne tylko od nas, ale także od środków finansowych, od możliwości prawnych i czasami ludzie oczekują od nas rzeczy niemożliwych lub tych, których nie możemy po prostu wykonać.